Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj zajmiemy się nowością w Halo Wars 2, a mianowicie nowym dowódcą, panią dowódczynią Kinsano. Skupia się ona na atakach ogniowych, ognistych, miotaczach ognia, no i to jest ogólnie jej motyw przewodni. Razem z tym przychodzi od razu pewna wada w jej taktyce, która bardzo szybko wychodzi na wierzch, ale o tym sobie może pogadamy, jak tylko dojdzie do samego starcia. Oczywiście razem z nią dostajemy tutaj pakieciki i tutaj pierwszy z nich jest taki bardzo pokazowy. Zobaczymy sobie, jakie ma specyficzne dla niej jednostki, a więc niech się tutaj dzieje zadość. Pierwsza karta, ognisty guziec, to jest jedna z jej jednostek, typowe warthogi z miotaczami ognia, zarówno w wersji weterańskiej, jak i typowej. Pociski napalmowe, nalot standardowy, który podpala. No i piekielnie jakieś ulepszenie tam wersji, też wersji ODST, no i czary mary. O, jednostka bohaterska, sama Kinsano w własnej osobie, w super mechu wyrwanym wprost z jakiejś mangi. No i to na razie ma nam może starczy. Przejdziemy sobie do samej gry. O, to jest standardowa rozgrywka w... wiadomo, w tym skirmiszowym trybie. Spróbujemy sobie tutaj naprodukować jak najwięcej jednostek charakterystycznych dla Kinsano. No oczywiście początek jest zawsze standardowy, no w tych trybach na początku, niezależnie od dowódcy, te wszystkie czynności wykonywane są dość standardowe, no a skoro motyw przewodni miotacza ognia, no to naprodukujemy sobie piekielnych jako podstawową jednostkę przeciwpiechotną. Roześlemy wszystkich tutaj po bazach, spróbujemy pobudować wszelkiego rodzaju ekspansji, spróbujemy zaatakować. Fajnie by było dorwać się przeciwnikom do bazy, no bo wiadomo, płomienie są wyjątkowo skuteczne na piechotę i na bazę. Tutaj pierwsze starcie, uwaga, wzmocnimy swoich tym super szałem. No i niestety skubańce są dość dobrze zabunkrowane, no ale co to dla naszych miotaczy ognia. No i dobra, marynki idą tutaj, a piekielnymi idziemy podpalać dalej. Pierwsze zabudowania przeciwników. No i niech wszystko płonie. To niestety przyczepiły się sentinele, bo w pobliżu jest węzeł energetyczny, no ale je trochę na razie olejemy. Jak wiadomo, miotacze ognia mają problem z atakowaniem jednostek powietrznych. No i tu możemy powoli zacząć, że jest taki problem jak jednostki latające i Kinsano nie ma na nie absolutnie nic. Zero. Jeżeli chcecie jeść tylko jej jednostki, co ja miałem zamiar uskutecznić w tym rozegraniu, no to nic z tego. Ale budynki niszczy ładnie. Generalnie ciekawostka, cyklopa Kinsano produkujemy w tym laboratorium, gdzie produkujemy ulepszenia. Więc jeżeli tam, no wiadomo, to jest budynek, który trzeba mieć w trakcie grania, bez którego się nie obędziemy, no bo wszelkie podstawowe ulepszenia pochodzą właśnie z niego. No piekielni to, jak wiadomo, bardzo dobre jednostki szturmowe, które przejmują te węzły, więc to jest też dobra taktyka na te wszelkiego rodzaju zagrania Kinsano, żeby właśnie inwestować w tę piechotę i nie przejmować jak najwięcej węzłów energetycznych. Przy okazji sobie już przyzywamy wielkiego mecha, więc zobaczymy go w akcji. No już trochę ziania ognia na podstawowej piechocie, ale zdaje się, że zaraz szarża warthogów nas przepędzi stąd. No dobra, powoli się tutaj wycofujemy. Tu w pobliżu bazy, no i jest nasz mech. Zobaczcie, jaki wielki. Wyobrażacie sobie coś takiego zobaczyć w FPS-ie? No raczej kiepsko. Nadawałoby się do tańca z Decimusem. No, oczywiście tutaj w laboratorium, czy jak to się tam nazywa, produkujemy też ulepszenia dla naszego mecha. Przede wszystkim podstawowa umiejętność ściana ognia. Staje wtedy tak w miejscu i zaczyna palić wszystko przed sobą. No i różnego rodzaju duperele, zwiększenie obrażeń, zwiększenie czasu działania tej ściany ognia. No i ciekawostka, skąd bierzemy ogniste warthogi? Ogniste warthogi to są jedyne warthogi dostępne dla Kinsano. Tak, bierzecie podstawowy garaż, produkujecie warthogi i macie ogniste warthogi. No, oczywiście jakaś taka osłona przeciwpowietrzna musi być. Ja tutaj wybrałem parę tych szarszeni. No bo trzeba naprodukować albo wolweriny. Ej, dużo ich tutaj. To się nie skończy dobrze.
bo ich albo trzeba jakieś lotnictwo sobie załatwić, albo coś przeciwlotniczego typowo. I tu niestety dostaliśmy po tyłku, no bo tak się właśnie składa, że różnego rodzaju słabości ma ta cała taktyka Kinsano. Tu coś mi strasznie ścięło, nic nie widzę. O, tutaj nasz mech uskutecznia ścianę ognia właśnie. No i przegoniliśmy napastników. Spróbujemy tutaj podnieść się z kolan i jeszcze cokolwiek rozegrać. O, zobaczymy teraz nalot na palmu. Wygląda jak typowy dywanowy nalot, ale wiadomo, podpala wszystko wokoło. No i to by było na tyle. Zobaczymy może to jeszcze na powtórce. Pach, 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 pach. No wiadomo, na piechotę jest to najskuteczniejsze. No i na budynki. Próbuję walić to teraz w czołgi, to skuteczność jest prawie zerowa. Przepędziliśmy tutaj szarże czołgów. I kupujemy ulepszenia. Mamy w jednym budynku ulepszenia i mecha, jeżeli stracimy zbrojownię. Czyli to miejsce, gdzie budujemy ulepszenia, no to możemy mieć problem z odzyskaniem mecha. I tu ciekawostka, nasz towarzysz też gra Kinsano. Tutaj możecie zobaczyć całe normalnie grupę bandę Warthogów. Jak to wygląda mniej więcej w trakcie walki. O, widzielibyście, gdyby nie te cholerne ścinki. O, tutaj w przybliżeniu nasz meszek. Wygląda mniej więcej tak. Bardzo fajny, bardzo sympatyczny. No i będziemy się udawać na pomoc naszemu koledze. Walniemy oczywiście wszelkiego rodzaju napalmy. No i takie ulepszenia zwiększające obrażenia, to też charakterystyczne dla tej postaci. Puścimy jeszcze jakieś ściany ognia, jak to dobrze wygląda. Wyglądałoby, gdyby nie te ścinki. Dobra, z tego nagrania już raczej nic nie będzie. Dlatego przejdźmy sobie jeszcze w ramach ciekawostki do trybu Blitz. Podstawową jakąś taką armią tutaj jest, jak widać, oczywiście piekielni, trzy oddziały. No i cyklopy są też, jest też wariant z dwoma guźcami. Guźce ogniste wyglądają tak, to jest akurat jednostka weterańska, widać to pod wielkiej czwórce na głową. No jak wiadomo, zarówno piechota, jak i warthogi to są bardzo dobre jednostki, żeby z nienacka przejmować niestrzeżone punkty. No i jakby co, atak wygląda tak. Próbujemy to może im zrzucić te wielką ścianę ognia. O, dostali po tyłku w sam raz na piechotę. O, wzywamy weteranów piekielnych. Jest też opcja, żeby ich tutaj wezwać w zrzucie. Tu obok może jeszcze guziec. No, widzicie te niuanse w designie. No i jest też opcja, że wersja ODST z miotaczami ognia. Chciałem pokazać jeszcze trochę więcej, ale te nagrania niestety są w bardzo kiepskim stanie. Tak więc tutaj końcowym etapem naszej rozgrywki, bardzo wyrównanej rozgrywki, sobie spuentujemy cały fakt, że Kinsano na szczęście nie jest jakimś strasznie niezbędnym elementem Halo Wars 2. Jest częścią przepustki sezonowej, więc osoby bez tej Ultimate Edition Halo Wars 2 będą musiały ją dokupić za jakieś 24 zł. No i jest to dość specyficzna taktyka, która prawdopodobnie była trochę bagatelizowana w podstawowej wersji. No, ale trzeba się liczyć ze wszystkimi jej zaletami i wadami, między innymi z bardzo dużą wrażliwością na ataki lotnictwem. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. To była Kinsano. Ciekawostka w ramach Halo Wars 2. Cześć.